Jakiś czas temu podczas odcinka na żywo rozwiązywaliśmy quizy i przyznam, że bardzo mi się spodobały, dlatego dzisiaj postanowiłem zrobić kolejny quiz. Pewnie, że tak, a jak? I zaraz zobaczę, ponieważ Onet ma zawsze mnóstwo pełno świeżych, nowych quizów, bo też nie chcę, żeby było to jakiś quiz sprzed 50 lat, gdzie każdy zna odpowiedź, dlatego tutaj przeszukamy, popatrzymy, dzisiaj jest oczywiście 15, więc popatrzymy sobie, Mieczysław Fog, może niekoniecznie, tutaj już zaraz zobaczymy wiadomości. O, proszę bardzo, Cztery Pancerni Pies, jak dobrze pamiętasz, kultowy serial, więc może być. Czytaj więcej, pewnie, że tak. Więc dzisiaj będzie quiz o Czterech Pancernych i to będzie również tak, zagadka dla ciebie. Za każdym razem zostawię ze 2-3 sekundy, żebyś spokojnie mogła zastanowić się nad odpowiedzią i również jej udzielić. Jak ustalił prawa telewizyjne, internetowe do kultowego serialu, nabył właśnie publiczny nadawca z Esetii, z Estonii, panie i panowie, więc nie tylko w Polsce, a rzeczywiście w wielu krajach Czterej Pancerni byli pokazywani. Jeszcze patrzę, serial był emitowany w Polsce w latach 66-70. Sprawdź z nami swoją wiedzę na temat tego kultowego serialu. Gotowi? No to do działu. Ale fajny Strasburger. Dobra, panie i panowie, lecimy. Oto jest Janek oraz Szarik. Zaczynamy. Okej. Okay. Czekam również na twoją odpowiedź. Która z postaci Czterech Pancernych i Psa miała rude włosy? No oczywiście, że Ogoniok, Marusia, Ogoniok. Czereśniak, Gustlik czy Marusia? Miałem dać sekundę. O, proszę bardzo, dobrze. Będę lepiej. Marusia rude włosy miała sanitariuszka Marusia, zwana Ogoniok, Płomyk. Na jej cześć czołg został nazwany Rudy. Dobra, będę się starał nie oddzielać. Dobra. Cztery Pancerni i Pies to pierwszy polski serial. Prawda czy fałsz? 3 sekundy. Prawda czy fałsz? Według mnie jest to fałsz, bo pamiętam, że był taki serial z Janem Kołuszewskim. Bodajże Barbara i Jan. Pierwszym polskim serialem była produkcja Barbara i Jan w 1964 roku przez Jerzego Ziarnika i Hieronima Przybyła. Główne role zagrali Janina Traczówna, Jan Kołuszewski i Mieczysław Pawlikowski, więc miałem rację. Jaki numer taktyczny nosił czołg Rudy? 101, 102 czy 202? Tutaj chyba nie musimy czekać. 102 jak najbardziej. No zdarza się. Szarik to po polsku. Szary, burek czy kuleczka? To jest wyjaśnione w pierwszym albo w drugim odcinku Czterech Pancernych, że szarik to po polsku kuleczka, panie i panowie. Lecimy dalej. Czołg miał imię od pierwszego odcinka serialu, tak czy nie? Według mnie nie, bo dopiero jak Janek się zakręcił koło Marusi, rzeczywiście w którymś tam kolejnym, czwartym czy piątym nadali czołgowi imię, więc nie od pierwszego odcinka. Dobrze. Pamiętacie, kto był pierwszym dowódcą załogi Rudego? Olgierd Jarosz, Gustlik, a może Czereśniak? Wy, lejtnant Olgierd Jarosz, sojuszników będziecie uczyć, więc jak dla mnie, panie i panowie, Olgierd Jarosz w tej roli niesamowity Roman Wilhelmi. Akurat dla mnie Cztery Pancerni są w miarę łatwi do ogarnięcia, ponieważ wiele razy oglądałem na VHS-ie. Kto z obsługi czołgu meldował? Rzeka płynie, my stoimy, pies skacze. Pies skacze, nie przeszkadzaj. Szaweło, Grigori czy Wichura? Zacznijmy od tego, że Szaweło nie był w obsłudze czołgów, Grigori był, a Wichura? No, Wichura również nie był, więc musi to być Grigori, Saakaszwili. To była ta scena, kiedy rzeczywiście odłączyli się od swojej kolumny, no i potem rzeczywiście Janek tam z Szarikiem zrobili jakieś różne dziwne występy, po to, żeby można było wejść, bo ich jedna pani nie chciała przepuścić. Kto w serialu używał powiedzonka jołki-połki? Czereśniak, Fiedia czy Grigori? Ja akurat ten odcinek pamiętam bardzo dobrze. Ty jołki-połki. Jołki-połki! Fiedia! Janek! Tak, Fiedia to było akurat, panie i panowie. Józef Nalberczak. Pierwsze pytanie. Pierwsze wydanie powieści Przymanowskiego z 1964 roku to zaledwie 1/3 znanej dziś objętości. Prawda czy fałsz? Według mnie jest to prawda, ponieważ książka rzeczywiście urosła. Sam Przymanowski pojawia się w ostatnim odcinku serialu. Zgadza się. No na razie idzie całkiem nieźle. 9 pytań. Na końcu napisz, ile miałeś tam. Nie wiem, ile jest pytań, ale domyślam się, że pewnie jest 20.
Z ilu odcinków składa się serial 4 Pancerni i Pies? 13, 21 czy 33? To jest akurat dla mnie łatwe z tego względu, że każdy odcinek miał mniej więcej po 50 kilka minut i na 3 godzinną kasetę VHS wchodziło ich 3, a takich kaset mieliśmy 7, więc według mnie oczywiście, że tak, 21. Co powiedział Grigori do płaczącej Litki? Płacz na piękniejsze oczy, kap na bok, bo zagaśnie, kto płacze, ten się potem raduje. To jest odcinek, kiedy rzeczywiście złapali gumę ciężarówką, no i Grigori ją próbował załatać. No a Litka się rozpłakała, a mówi do niej, kap na bok, bo zagaśnie. Kto zaśpiewał balladę o pancernych, znaną także jako Deszcze niespokojne w czołówce? Jerzy Połomski, Andrzej Załucha czy Edmund Fetting? No, według mnie akurat tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. No i jest to nieodżałowane, nieodzownie, oczywiście, że Edmund Fetting. Czy serial 4 Pancerni i Pies emitowano na Kubie? Wcześniej mówiłem już, że no teraz skoro w Estonii kupili prawa do tego, no to były czasy, kiedy zarówno Związek Radziecki, jak i Jugosławia, Czechosłowacja, wszystkie te demoludy pokazały film, a że Kuba było, a to i Załuchy, Fettinga nie zaznaczyłem, popatrzcie. A że wcześniej było emitowane gdzie indziej, no to domyślam się, że na Kubie również był pokazywany, no oczywiście, że tak. Serial emitowano na Kubie pod tytułem, jeżeli znasz hiszpański, to mi to powiedz, jak to się czyta, Los Cuatro Tanquistas y El Perro. Dokończ tekst słynnej balady, przed nocą zdążymy, pozwolisz, że nie będę śpiewał. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, nakarmimy psa, a to ważna gra, a na niebie wiatr. Nakarmimy psa się pojawia, ale akurat w tym konkretnym momencie jest przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Zgadza się. O, tutaj nawet jest link, no ale niestety nie włączę, bo wiadomo, prawa autorskie. Kto wcielił się w rolę serialowego Janka Kosa? No to akurat chyba jest banalne. Janusz Gajos, Wiesław Gołas, Franciszek Pieczka. Franciszek Pieczka to oczywiście Gustlik Jeleń, Wiesław Gołas to oczywiście Tomuś Czereśniak, a Janusz Gajos to oczywiście Janek Kos. W serialowego Janka wcielił się oczywiście Janusz Gajos, bohater przez cały pierwszy serię szuka ojca. No w ogóle serie się okazało, że były, no ale to już wiadomo. Gdzie się urodził Janek? W Gdańsku, w Lwowie czy w Warszawie? No to przez cały serial niemalże jest grany motyw, więc chyba dosyć łatwo można się odgadnąć, że chodziło oczywiście o Gdańsk. W ogóle link do tego quizu wrzucę w opisie, więc jakbyś chciała sobie zrobić jeszcze raz, nie wiem, czy się pytania zmieniają, czy nie. Nie pamiętam, jakie są zasady na Onecie, ale to będziesz miała zawsze możliwość. A skąd pochodził serialowy Grigori? Z Rosji, z Azerbejdżanu czy z Gruzji? Grigori Saakaszwili. Bardzo, bardzo trudne do wymówienia nazwisko. Tam chyba Gustik się przy tym, pamiętam, dosyć konkretnie język sobie połamał, ale sam mówi, że góry w Gruzji to piękne, nie to co tutaj, więc z Gruzji był Grigori. Włodzimierz Press zagrał Grigoria Saakaszwilego przez załogę nazywanego Grzesiem, czołgowego kierowcy mechanika z charakterystycznym wąsikiem, Gruzina z pochodzenia. W ogóle motyw jest taki, nie wiem czy kojarzycie, ale Włodzimierz Press to jest bajkowy Sylwester, ten od Tweety'ego, to on zawsze podkłada pod niego głos. Ładowniczy czołgu Gustlik tak naprawdę nazywał się Gustaw Jeleń, Stanisław Gustlik, Jan Gustkowski. No tak jak już mówiłem wcześniej, Gustlik Jeleń, czyli Gustaw Jeleń. A propos, pamiętasz, jak miała na imię ukochana serialowego Gustlika? Marusia Litka Honorata. No Marusia, jak już ustaliliśmy wcześniej, czy chyba jeszcze nie? No ale w każdym razie to jest ukochana Janka. Litka to ta, co ma kapać na bok, bo płakać na bok, bo zagaśnie, to jest ukochana Grigoria, a Honorata, Honorcia melduje posłusznie, że pan Gustlik bije przeważnie wroga. Honorata. Dziewczyna z Koniakowa w Beskidzie Śląskim służyła jako pokojówka u generała Wehrmachtu. Zgadza się. O co pobili się Janek i Grigori? O wojnę, o traktor, o kobietę. To jest pierwszy odcinek. To jest pierwszy odcinek, kiedy jeszcze rzeczywiście są młodzielami i pani majster, nie pani majster, my biliśmy się o to, czy to jest moja wojna, nasza i jego. O wojnę się bili. Wasza wojna skończona dawno, ja wiem, bo dwa tygodnie was pobili, a ty umiesz się bić, o co, stawaj. No i oczywiście zaczęli się
Twoja wojna, moja wojna, nasza wojna. Weź traktor, jak do armii pójdę. Marusią Ogoniok zagrała w serialu Pola Raksa, Małgorzata Braunek czy Barbara Kraftówna. Bardzo znana postać, zresztą przecież sam Perfekt śpiewał za jej Poli Raksy twarz. Oczywiście, że Pola Raksa. Patrzymy dalej. Zakochana w Janku Litka w końcu poślubiła Guslika, Grigoria, Czereśniaka. No już wcześniej zdradziłem tęże odpowiedź. Czereśniak się nie ożenił w tymże serialu. Guslik z Honorcią, a Grigori to z Litką. Matka Szerika, Mura, została śmiertelnie raniona przez dzika podczas polowania, odłamek granatu, tygrysa. To będzie na początku, będzie pierwszy albo drugi odcinek, pierwszy mi się wydaje. Odłamek granatu? No nie bardzo, tam co prawda Janek się potyka z japońskimi spadochroniarzami, ale nie wydaje mi się. Tygrysy? Z tygrysów to nam tylko i wyłącznie był jakiś taki portfel czy saszetka, więc obstawię, że dzika. Dzika podczas polowania. Mura została śmiertelnie raniona przez dzika podczas polowania. Szarika w pierwszym odcinku serialu Janek otrzymuje od Jefima Siemienicza. No i proszę bardzo. Mój rosyjski jest koszmarny, domyślam się. Na jakim instrumencie grał Tomasz Czereśniak? Na gitarze, na trąbce, na akordeonie. Na akordeonie. Zdecydowanie Tomasz Czereśniak to jest umuzykaniony człowiek i grał na akordeonie od ucha do ucha. Nawet jest taka scena w bodajże przedostatnim odcinku, jak wjeżdżają do Berlina właśnie, to bardzo ładnie on to sobie pogrywa. Co dostali w prezencie ślubnym Janek i Marusia oraz Guslik i Honorata? Kołyski, zestawy porcelanowe, zegarki z kukułką. Zestawy porcelanowe to mi się kojarzy, jak Guslik mówi do Honoraty: szkło to ja będę tłukł doma, to nie bardzo. Zegarki z kukułką, no ciężko byłoby coś takiego, ale jeżeli pamięć mnie nie myli, to bracia Szawełowie, czyli Jerzy Turek i Mieczysław Czechowicz, wystrugali i podarwali im kołyski. Zgadza się. Elegancko. O, tutaj nawet widać, jest klip. No, ja tego wszystkiego oczywiście nie mogę włączać, bo wiadomo, prawa autorskie. Pamiętasz, gdzie Janek poznał Guslika i Litkę? Poznali się w pociągu, znali się z czasów szkolnych. Poznali się wszyscy nad jeziorem. Tak, jak sobie pływali normalnie, na materacach leżeli. No w pociągu, jak jechali do armii. Janek wyrusza z Szarikiem w podróż pociągiem, który wiezie radzieckich żołnierzy. Przysiada się do transportu z Polakami, gdzie poznaje Litkę i Guslika. Wspólnie docierają do wojska. No oczywiście, że tak. Który z bohaterów zdenerwował się z powodu awarii i powiedział: zawsze jak mam z wami jechać, to coś nawali. Janek Kos, Czereśniak czy Wichura? No, tutaj akurat chodzi o czołg. Czołg nawalił, a wiadomo, że Janek Kos i Czereśniak byli załogą czołgu, więc ciężko trudno darmo, jakby oni akurat to mówili. To jest Wichura, który przesiadł się właśnie z ciężarówki i no i w tym momencie był problem. Okazało się, że masz lewy bak, masz pustu, ty królu kazachstańskich szos, bio! Czy jakoś tak. W odcinku 10 o tyle kwadrans do nieparzystej, Wichura zdenerwował się na problem z czołgiem i tak zwrócił się do Janka i Guslika. Janek uratował życie Marusi, prawda czy fałsz? Jeżeli dobrze śledzisz, to możesz pamiętać taki odcinek, gdzie Guslik został postrzelony w krupnik, w zupę. Snajper go strzelił, ale rzeczywiście wcześniej ten snajper postrzelił Marusię i wtedy Janek ją uratował jej życie. Gdy Marusia zostaje zraniona przez snajpera, Janek zabija go, a Wichura zabiera dziewczynę do szpitala. Wkrótce młody czołgista z kolegami nadaje czołgowi nazwę Rudy. Albo jak wolałby Guslik, Ryszawy! Ty pieruński kopidole! Kto tak zwrócił się do grabarza? Grigori, Marusia czy Guslik? No, akurat ten odcinek bardzo, bardzo pamiętam i to nie był na pewno Grigori, nie była to Marysia, był to zdecydowanie Guslik. Jak na nazwisko miała Litka? Wiśniewska, Mazur czy Kowalska? I to byłoby niesmacznie z mojej strony nie wiedzieć, tym bardziej, że powiem od razu Wiśniewska, ponieważ po wybuchu II wojny światowej Litka znalazła się w Związku Radzieckim razem z Jankiem i tak dalej, i tak dalej. To jest, można sobie przeczytać. Jak naprawdę miał na imię Wichura? Karol Józef Franek. Karola w tym serialu nie kojarzę żadnego. Jeżeli kojarzysz, to napisz mi. Józef pewnie się pojawił, ale jest Franek.
stare, dobre polskie Franek. W czasie okupacji radzieckiej został deportowany do Kazachstanu. W powieści na koniec trzeciego tomu ożenił się z Hanią, bliźniaczką z Gdańska. W serialu rolę Franka wcielił się Witold Pyrkosz. Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz, jak mawiał Gustlik. Czy załoga Rudego jeździła do końca wojny na tym samym czołgu? Tak czy nie? I to jest zagwozdka, ponieważ to jest jeden z pierwszych polskich seriali i pojawia się z angielskiego tak zwany pięknie crossover, czyli właśnie w jednym z odcinków pojawia się Hans Kloss. Stanisław Mikulski powiedział, że on nie wystąpi w tym odcinku, ponieważ jest rola zbyt mała i za mało mu oferowali pieniędzy. Taka jest wersja oficjalna. Ale rzeczywiście to jest wtedy, kiedy tak zostają pojmani i czołg zostaje rozwalony, czyli wieżyczka zostaje odstrzelona. Czy załoga Rudego jeździła do końca na tym samym czołgu? Nie, był drugi czołg. W jednym z końcowych odcinków serialu Cztery Pancerni Pies imię ciotki Gustlika było kryptonimem niemieckiego desantu. Jak ono brzmiało? Krystyna, Brunhilda czy Hermenegilda? Tak, pamiętam, że Gustlik zwrócił się z tym spostrzeżeniem do pułkownika, no i pułkownik mówi, słuchaj, jakby to była rzeczywiście prawda, to melduj, że ciotka Hermenegilda przyjechała. I ciotka Hermenegilda. Grigori Saakaszwili, bohater serialu Cztery Pancerni Pies, choć jest czołgistą, to fascynuje go zupełnie inna broń. Jaka? Szabla, karabin maszynowy czy łuk? No to jest akurat nawiązanie do tego odcinka, gdzie tracą, między innymi tracą wtedy czołg. I jest taka fajna w tle muzyka, bardziej właśnie taki chór jakiś czy coś. I tam jest pokazane, zresztą Grigori przez cały serial pokazuje swoją fascynację białą bronią, więc szabla. Gruzinie ręką chwyć za miecz. Czy bodajże jakoś tak. O, jest Gruzinie chwyć za miecz, napisane jest. Który z czterech pancernych maluje na czołgu słynny napis Rudy? No i pokazują Gustlika. Janek Tomek czy Gustlik? No gdybym nawet nie wiedział, to bym powiedział, że Gustlik to jest oczywistą oczywistością, panie i panowie. 35. pytanie i wygląda na to, że już jest koniec. Udało cię mistrzostwo, kapitalny wynik. Koniecznie sprawdź się w innych naszych quizach. Ciekawy pomysł. Co myślisz? Robimy kolejne quizy? Za tydzień, dwa, trzy? Daj znać, napisz w komentarzu. Napisz mi również twój wynik. No, mi się udało 35 na 35. Powiem, że nie akurat się udało, bo czterech pancernych, jak już mówiłem, widziałem wiele razy. Bardzo wiele. Mnóstwo całe. Bo kiedy nie było co oglądać w telewizji? A pamiętaj, to były czasy, kiedy były dwa programy w telewizorni. I wtedy można było oglądać czterech pancernych, czy stawkę większą niż życie, jeżeli się miało nagrane na VHS-ie. A jeżeli lubisz quizy, to sprawdź ten odcinek na żywo, gdzie takowych rozwiązywaliśmy całkiem dużo.